sąsiada. Widzę dach robiony już. Proces budowy domu, muszę przyznać, że to był ciekawy proces. I nawet go polubiłem. No bo ja u siebie dużo rzeczy sam robiłem, sam sobie nadzorowałem, sam sobie robiłem projekt tego domu, bo też czasami pytacie, o matko, tutaj jakaś blokada, opony płoną, to objeżdżam. Bo pytacie mnie czasami, skąd sobie wziąłem projekt. Ja sobie, wiecie co, sam narysowałem ten dom, tak jak chciałem, żeby on był. I często też jest pytanie, jakieś wskazówki co do budowy domu. No to może dzisiaj tak w ten deseń, bo kilka osób już mnie pytało na tą okoliczność, to dzisiaj będą właśnie takie wskazówki właśnie z mojego punktu widzenia. Ło, tu jakaś ciężarówka jedzie. Z mojego punktu widzenia, co jest ok, a co nie jest ok. Pierwsza rzecz, ja przynajmniej u siebie trochę za duży zrobiłem ten dom. Dlaczego ja w ogóle nie skorzystałem z gotowego projektu? Dlatego, bo ja potrzebowałem pod swoje potrzeby. Chciałem mieć taki dom dwurodzinny, bo widzicie, że mama już jest ze zdrowiem słabo. Ja jestem tutaj odpowiedzialny za wszelakie rzeczy typu zaopatrzenie, typu lekarze, typu wszystkie rzeczy takie związane z życiem. Jak ja byłem mały, to ona mną ten temat ogarniała, mój temat ogarniała i mnie zaopatrywała we wszystko i dbała o to, żeby było dobrze. No teraz taka moja rola, że ja muszę to zrobić i postanowiłem, że jak będę budował dom, to chciałbym, żeby ona tam gdzieś miała swoją część, tak żebym ja miał trochę wygodniej, bo cóż z tego, żebyśmy mieszkali na dwóch końcach miasta, jak musiałbym codziennie jeździć i jej dostarczać, nie wiem, zakupy, jechać po nią, żeby ją zawieźć do lekarza. No to stwierdziłem, że jak już sobie projektuję, to sobie zaprojektuję tak, żeby ona tam miała swój kabel. Ona ma swój osobny zupełnie, jak gdyby, część domu. Tam ma swoją kuchnię, swoją łazienkę, swój salon, swoją sypialnię. Tak więc ona ma ten swój temat, ja mam resztę domu. Pierwsze, czego nie żałuję, to nie żałuję dużego garażu. I nie oszczędzajcie nigdy na garażu, bo to naprawdę potem trzeba kosiarki, krzesła, parasole, różnych pierdół ogrodowych, całe mnóstwo. Ja to mówię z perspektywy nieszczucha i gościa, który mieszkał w ogóle w bloku całe życie. W pewnym momencie mnie tak jakoś wzięło, że a może, górka ładna, krótkopalarsko, fajnie, mówię, dobra, robimy dom. Szukałem gotowych projektów, ale żaden z nich nie wpadł mi w oko, nie przypadł mi do gustu, właśnie ze względu na to, co mówię. Tak więc tak, nie żałujcie na garaż, bo ja mam garaż, jak widzicie, 3 samochody plus kotłownię. W tej kotłowni mam tylko piec gazowy i mogę tam różnych dużo rzeczy nawstawiać jeszcze oprócz tego. A jakby mogło być więcej miejsca, to bym przygarnął to miejsce. Bo widzicie, trzeba czasami jakieś drewno wrzucić, jakąś tam taczkę mam na stanie, to zajmuje miejsce i potrzebny jest ten garaż duży, a szczególnie jak ktoś jeszcze lubi sobie majsterkować, chciałby coś porobić przy samochodzie, to garaż jest jak najbardziej ok. Szkoda, że nie mam podnośnika, bo też by mi się czasami podnośnik samochodowy przydał, ale nie mam. Czego żałuję może w tym domu? Może trochę żałuję, że za duży zrobiłem. To jest, wiecie, tak jak całe życie mieszka się w bloku i tam w takich standardowych 50 metrach się mieszka, to człowiek jak chce się gdzieś wyprowadzić poza, to chce sobie trochę powiększyć przestrzeń życiową. No i też trochę plany były inne ze względu na innym wieku podejmowałem decyzję do budowy domu. Trochę się to wszystko pokomplikowało, ale to w życiu często jest tak, że planujecie, a wychodzi zupełnie inaczej. U mnie tak wyszło i inaczej niejednokrotnie, tak więc dobrze jest planować, ale nie trzymać się stricte tych planów, bo to wszystko życie weryfikuje. Zresztą wielu młodych ludzi sobie za czas jakiś spojrzy wstecz i zobaczy, że inaczej to wszystko było zaplanowane, a inaczej wyszło, inaczej życie, inaczej okoliczności, inaczej wszystko nas poprowadziło. U nas w ogóle jest taka maniera, żeby być związanym z miejscem. W Ameryce się wszyscy przeprowadzają, po prostu wynajmują i tyle. U nas tam każdy pierwszy co to chce mieć mieszkanie, chce mieć dom, a tu jest inaczej. Dobra, bo znowu odbiegam od tematu. Pierwsze, trochę za duży zrobiłem ten dom. Czego nie żałuję? Nie żałuję ogrzewania niskotemperaturowego pod podłogówkę. Nie ma jednego kaloryfera w całym domu. Nie tęsknię za kaloryferami. Miałem ten wynalazek w bloku przez całe życie i nie tęsknię za nim. U mnie grzeje podłoga na całej powierzchni. Jest to fajna opcja. Fajnie jest nie mieszać
podłogówki z kaloryferami, bo wtedy tam się w jakiś obieg powrotów wpinacie czy coś, a tutaj nie ma problemu, ja u mnie całą instalację zasilam 30 stopniami na piecu, piec kondensacyjny, czyli on też ma większą sprawność w momencie, kiedy grzeje. Nie żałuję, że przyinwestowałem w piec, nie żałuję, że wszedłem w LPG, chociaż to koszt był na początek wyższy, ale jak widzę, jak inni, którzy mają tak zwane piece na węgiel, czy na te podajniki i te inne rzeczy, ile tam trzeba atencji w to wkładać, czy na pelet nawet, to nie żałuję, że w to wszedłem. Żałuję dachu kopertowego. Jeżeli wybieracie projekt domu, to nie patrzcie, no patrzcie właśnie, tak naprawdę to patrzcie na dach, czy jest bardzo skomplikowany, bo to dużo podraża koszt. Najlepszy jest dwuspadowy, tradycyjna stodoła. To wychodzi tanio i jest dużo więcej miejsca niż te wszystkie skosy. W ogóle nie żałuję, jak widzicie u mnie na dwóch poziomach nie ma skosów. Specjalnie sobie to założyłem. No, dużo forum Muratora czytałem i zbierałem różnych opinii. Miałem możliwość też bywania, nie wiem, poznajomych w jakichś różnych domach i wiedziałem, że nie chcę mieć na pewno skosu żadnego, bo to mnie wpienia sakramencko i nie ma żadnego skosu. Skosy mam tylko u góry, tam gdzie mam teraz aktualnie moją kanciapę do prac remontowo-konstrukcyjnych czy do ćwiczenia na siłowni. Tak więc dach jest bardzo istotny, im bardziej skomplikowany sobie wybierzecie model, tym wszystko wychodzi drożej, bo jest dużo odpadu, obojętnie czy robicie z dachówki, czy robicie z blachy, to polecam Wam zrobić stodołę. Jeżeli chcecie tanio, funkcjonalnie i musi być dach, ja chciałem mieć płaski dach, ale ze względu na warunki zabudowy, jakie są w mojej okolicy, ze względu na to musiałem zrobić dach, niestety nie płaski, bo planowałem mieć trawnik do dachu, chociaż na pewno bym z niego nie skorzystał. Czego żałuję? Żałuję tarasów i balkonów tak naprawdę. Nie korzystam z tego. W bloku zawsze chciałem mieć duży balkon, to był priorytet, a nie, jak się mieszka w domu, to się z tego balkonu w ogóle nie korzysta. Wychodzi się przed dom, bo tam jest ten taras, można powiedzieć, taki ziemny zrobiony i z tego tarasu, który mam u siebie, jak wychodzę od siebie z pokoju, nie korzystałem w zasadzie nigdy. Oprócz tego, że tam czasami jakąś antenę zawieszę, to nie korzystam z tego. Tak więc dla mnie to było zupełnie bezsensowne i tego żałuję, bo mogłem to zabudować i mieć jeszcze więcej pomieszczenia. Nie wiem po co, ale z taraszu po prostu nie korzystam i to też warto sobie przemyśleć. Myślcie też nad oknami, bo okna ja może mam trochę nieprzemyślane, bo teraz w modzie są duże, przeszklone powierzchnie, ale tu się tak pojawia koszt, okna dużo droższe są. Przez okno Wam dużo więcej ciepła w latem wchodzi, jeżeli nie macie zabezpieczonego jakoś tego okna, to będzie Wam nagrzewał to pomieszczenie, a w zimę znowu bardzo dużo ciepła wychodzi, czyli ucieka, tak więc też warto na to zwrócić uwagę, że bardziej ekonomicznie jest zrobić okna standardowe, nie wygląda to może tak pięknie i grubą ścianę, ja mam ścianę 38 plus 15 steropianu, żeby ten dom stosunkowo mało zużywał mi energii i on faktycznie mało zużywa energii, bo jestem w stanie jednym zbiornikiem gazowym 2700 litrów, który możemy uzupełnić w 85%, czyli tam 2000 z kawałkiem, ogrzać cały sezon, jeśli chodzi o ogrzewanie i o ciepłą wodę na dość dużej powierzchni i no ja tej wody dość dużo też zużywam, tak więc to jest kwestia istotna. Ja nie robiłem piwnic, w sumie nie żałuję, ale ze względu na to, że u mnie też warunki gruntowe były takie, a nie inne, to dobrze wszystko sobie zbadać, popytać sąsiadów, zbadać jak gdzieś tam idziecie, jakie macie warunki gruntowe. U mnie jest no, gliniasto i lasta ziemia, to jest taka wysadzinowa, ona w zimę bardzo mocno pracuje, zresztą widać to u mnie na tarasie tym właśnie ziemnym, że te płyty, jak to się nazywa, betonowa kostka mi trochę opadła, muszę też tym zrobić porządek, tak więc trzeba zbadać, bo czasami jeżeli macie taki grunt, to decydując się na piwnicę, będziecie ciągle walczyć z wilgocią. Ważna jest bardzo dobra izolacja pomiędzy fundamentem, a resztą domu. Dobrze też, jak dobieracie sobie rury kanalizacyjne, to iść te szersze, 160, robić sobie to na 160, to jest fajne. Dobrze jest przemyśleć dobrze tą elektrykę. Trochę żałuję z perspektywy czasu, że nie wziąłem sobie jakiegoś gościa, który by mi, nie wiem, no kilka pomieszczeń zaaranżował, bo też
nie trafiłem na przykład dobrze z wyjściami punktów świetlnych, no, przy kolejnym remoncie będę sobie to przenosił, ale teraz jest to tak trochę zrobione ziemniaczanie. Nie popełniłem dużo błędów, naprawdę nie popełniłem dużo błędów, bo to się mówi, że jak się pierwszy dom buduje, to to się go buduje dla wroga. U mnie nie, jestem nawet zadowolony, fantastyczne rzeczy, to jest spiżarnia przy kuchni, też to tak spontanicznie powstał pomysł tego, ja sobie tam wyrysowałem tą spiżarnię, genialna sprawa, polecam wszystkim, jeżeli będziecie robić sobie projekt. Genialna sprawa jest z garderobą też, że nie macie tych szaf naładowanych nie wiadomo ile, tylko macie po prostu garderobę, gdzie jest tych półek od góry do dołu i tam naprawdę sporo rzeczy można zrobić, tak więc też warto to brać pod uwagę. No chyba ten odcinek się znowu rozgadałem, zatytułuję, nie wiem, coś związane właśnie z budową domu, żeby można było do tego wrócić. Dobrze jest też dobrze. Należy dobrze zaplanować sieć elektryczną w domu, zabezpieczenia, szczególnie jak mieszkacie w domu, jeżeli możecie poprowadzić coś ziemią, a nie na powierzchnię, to dobrze jest coś poprowadzić ziemią. Na wypadek jakiegoś uderzenia pioruna, to jest dużo większa szansa, że ten wasz kabel ziemny przebije się do ziemi i nie dostaniecie tego pełnego impulsu, który gdzieś tam wejdzie w tą sieć. Zabezpieczyć sobie trzeba sieć energetyczną w domu odgromnikami. Na każdym etapie tam jest taka ABC, czyli możecie już od samego początku sobie to robić. Ja też mam tak dostopniowane, żeby ewentualnie, jak się coś działo, to żeby te odgromniki tą większą ilość energii odprowadziły, żeby nie dewastować na całej sieci energetycznej urządzeń przede wszystkim, które są podłączone w domu. Dobra, to chyba tyle na pierwszy rzut. Skosy nie, dach skomplikowany nie, wielkie szklane oknia raczej nie, chyba że macie unlimited funds. Wielki garaż, wygodne ogrzewanie, polecam naprawdę, bo też naczytałem się przed tą podłogówką, to jest też taka najwięcej mają do powiedzenia osoby, które nigdy tej podłogówki nie miały, albo miały ją zrobioną źle, czyli miały ją zrobioną przy temperaturze takiej, jak są zasilane kaloryfery, czyli wysokotemperaturowe źródło ciepła i wtedy tak podłoga jest gorąca i chodzicie po tej podłodze i wyczuwacie. Przy dobrze zrobionej podłogówce, ja u siebie mam prawie 2 km rury z wodą w domu, nie czujecie ciepła podłogi, nie czujecie, że ona jest zimna, no bo podłogówka wiąże się z tym, że raczej musi być oszczędnie, jeśli chodzi o wykładziny i tego typu rzeczy, bo one są dobrymi izolatorami. Musi być sam kamień, deski też nie do końca są zalecane, ale jak jest dobrze zrobiona podłogówka, czyli nie wyczuwacie temperatury samej podłogi, to powiem wam, że jest to fantastyczna rzecz. Ona ma jedną wadę, dużą bezwładność, mianowicie taką, że w kaloryferach przychodzicie, odkręcacie kaloryfer i za powiedzmy 40 minut macie nagrzane pomieszczenie. Przy podłogówce jak ja skręcę ją czy wyłączę i chcę na przykład nagrzać pokój, jak goście do mnie przyjeżdżają, to muszę 2 dni wcześniej włączyć, tak na wszelki wypadek. No dzień wcześniej teoretycznie wystarczy, ale najlepiej 2 dni wcześniej, żeby się ten pokój odpowiednio podgrzał. Tak więc tutaj nie ma takich szybkich akcji ze zmianą temperatury. Nie opłaca się chyba, nie jest ekonomiczne wyłączanie tej podłogówki tak co chwilę, czyli ja tam obniżam w tych pokojach, których nie korzystam, temperaturę, no bo to bez sensu grzać puste. Ale tu jest właśnie problem, bo że jak ktoś potrzebuje często podgrzewać, no to podłogówka wtedy nie. Dobra, tyle. Jakby mi się coś jeszcze przypomniało w drodze powrotnej, to dorzucę. No i kolejny taki temat mam odbębniony, bo często było jakieś pytania i sugestie odnośnie budowy domu. Jak macie jakieś swoje uwagi, to bardzo chętnie w opisie, jak wasze budowy przebiegały i wy jakie macie zdanie o tym wszystkim. Teraz jest fajnie, bo strasznie fajne są systemy inteligentnego domu. W momencie, kiedy ja robiłem projekt, to było to, można powiedzieć, w powijakach. Teraz można to zrobić w fajny sposób, nie inwestując w samą sieć. O, dobrze sobie rozprowadzić, słuchajcie, do każdego pokoju Ethernet, bo to jest jednak połączenie kablowe, Jak będziecie mieli szybkie łączenie, jakieś światłowodowe, to to Wi-Fi wam się zatka. Także dobrze mieć Ethernet w każdym pokoju. Dobrze mieć w każdym pokoju wyprowadzony kabel satelitarny. Ja tak mam. W każdym pokoju mam Ethernet, w każdym pokoju mam kabel satelitarny. Czasami mam po 2 Ethernet, czasami mam po 2 satelitarne kable. Ale to jest dobrze zrobić na etapie budowy, bo potem jest płacz, że Wi-Fi nie pokrywa, że coś tam nam nie działa. Jest problem. Tak więc dobrze też ten temat zrobić i zastanowić się nad inteligentnym domem. Teraz jest o tyle fajnie, że robić tą 3-przewodową sieć, bo to jest potrzebna opcja, będzie wchodził, no jest
Apple HomeKit, pierwsza rzecz. Będzie wchodziła Google'owa, cały Google Home, prawda, żeby to działało. Macie różne Z-Wave'owe, chociażby od Fibaro, bardzo fajne rozwiązanie, gdzie sieć jest tworzona przez same urządzenia sterujące, czyli jest tak jak gdyby siatka typu mesh i jedno urządzenie wzmacnia sygnał innego urządzenia, nie ma tutaj problemu z zasięgami, nie trzeba też jakichś dodatkowych kabli prowadzić i jest, jeśli chodzi o serwerowe rozwiązanie, bardzo fajne. Można też darmowe rozwiązania, jest cały Domotic, dość popularne rozwiązanie, wiele osób go stosuje i jedzie człowieniu. Wiele osób go stosuje i jest zadowolonych, a jest to otwarte rozwiązanie, które pozwala na faktycznie fajne przygotowanie całej infrastruktury inteligentnego domu stosunkowo tanio, bo urządzenia też możemy kupować od różnych producentów. No i nie jest to producent ani z nadgryzionym jabłkiem, ani Google'owy, ani żaden inny. Każdy chiński producent też może te urządzenia do nas dostarczyć. Ktoś tu skosił słuch. Tym optymistycznym akcentem kończę mój wywód o domu.